Pierwszy list do Koryntian przedstawia zgromadzenie Boże w świetle powierzonych mu na ziemi przywilejów i nałożonej na nie odpowiedzialności. Tekst pierwszego listu do Koryntian ukazuje jednoznacznie jasno wyznaczony przez Boga porządek, w oparciu o który każde miejscowe zgromadzenie, czyli zbór, ma za zadanie sprostać tej odpowiedzialności. Bezpośrednim powodem napisania listu był nieporządek, który powstał w zborze w Koryncie i uwidocznił się w postaci niepokojących symptomów. Z tego też względu jest to list o wyraźnie korygującym, napominającym, a wręcz karcącym charakterze. Oczywiście jest jednak to, że apostoł Paweł, kierowany przez Ducha Bożego, nie koryguje nadużyć i niepożądanych zjawisk jedynie w istniejącym w pierwszych dniach chrześcijaństwa zborze koryńskim, lecz kieruje pouczenia również do nas, chrześcijan dzisiejszych czasów. Dotyczą one utrzymania świętej dyscypliny w domu Bożym oraz Bożego porządku określonego dla wierzących jako ciała Chrystusowego. Ów porządek powinien być praktykowany zawsze, ilekroć członkowie zboru schodzą się w podniosłym charakterze zgromadzenia Bożego. Z dalszych fragmentów listu dowiadujemy się, że w miejscowym zborze pojawiło się moralne rozluźnienie, nieporządek oraz błędy doktrynalne w nauce. Jedno zło rodziło niemal natychmiast kolejne. Doświadczenie już nieraz pokazało, że otwarcie na wartości tego świata i brak moralnej wrażliwości szybko stawały się bezpośrednią przyczyną nieporządku w zgromadzeniu, który to błyskawicznie przyczyniał się do doktrynalnych błędów. Główne pouczenia listu dotyczą tych właśnie trzech rodzajów zła i rozwijane są w następującej kolejności. Najpierw w rozdziałach od 1 do 10 apostoł zajmuje się moralnym rozluźnieniem, które można by też określić niedbalstwem o charakterze moralnym. Przedstawia kontrastujący z nimi krzyż Chrystusa i osobę Ducha Świętego. Czyni to w celu wykluczenia mądrości tego świata i nieokiełznania ciała, które rozpanoszyły się wśród wierzących. W dalszym fragmencie, w rozdziałach 11 do 14, pisze o nieporządku w zgromadzeniu. Przedstawia mu nieskrępowane i niczym niezakłócone działanie Ducha Świętego w obrębie zgromadzenia, które oglądamy tutaj w obrazie ciała Chrystusowego. W ostatnim, to jest w 15 rozdziale, apostoł zajmuje się fałszywymi naukami, które zaprzeczając zmartwychwstaniu, podważały prawdę Ewangelii i deprecjonowały osobę Chrystusa. Rozdział pierwszy. Wiersze od 1 do 3. Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa, i Sostenes, brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym. Naszego w nawiasie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Przypis dolny. Zaimek nasz w tym fragmencie jest w tym miejscu nieprawidłowo odmieniony w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Zamiast naszym powinno być naszego. Z oryginalnych przekazów biblijnych jasno wynika, że nie chodziło tu o wspólne miejsce, lecz o jednego Pana. Paweł pisze ten list do zboru w Koryncie jako apostoł. Starannie podkreśla, że swój autorytet apostolski otrzymał przez powołanie Chrystusa Jezusa z woli Bożej, a nie przez powołanie ze strony człowieka lub też z woli ludzkiej. Pomimo tego, że pisze jako apostoł, przedstawia siebie jako związanego na równej płaszczyźnie z Sostenesem, bratem w Panu.
Wymieniony w pierwszym wersecie Sostenes zapewne w przeszłości pełnił funkcję przełożonego synagogi w Koryncie, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich 18 rozdział 17 werset, więc powinien być dobrze znany adresatom tego listu. Paweł zwraca się do członków zboru w Koryncie. Odnośnie słowa zbór. Wyrażenie zbór albo zgromadzenie Boże oznacza to samo co Kościół Boży, które używane jest w polskich tłumaczeniach Biblii. Obydwa są tłumaczeniem greckiego słowa eklezja, które oznacza ogół wszystkich nowozrodzonych wierzących czasu łaski. Wracając do głównej myśli. Paweł zwraca się do członków zboru w Koryncie jako do tych, którzy są poświęconymi w Chrystusie Jezusie i powołanymi świętymi. Widzi zatem ich jako odłączonych od świata dla Chrystusa, a jednocześnie jako oddzielonych od ducha czasu, aby mieć dział z wywyższonym Panem, ponieważ nasze powołanie jest niebiańskie i ukierunkowane ku górze, o czym czytamy w Hebrajczyków, 3 rozdział, werset 1 i list Filipian, rozdział 3, werset 14. Zwracając się do zboru w Koryncie, apostoł łączy wraz z odbiorcami listu wszystkich, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszego. Jest tylko jeden Pan, o którym każde miejscowe zgromadzenie może powiedzieć, że jest On zarówno ich Panem, jak i naszym. List ten podejmuje temat praktycznego stanu wierzących i utrzymania karności oraz porządku w zgromadzeniu. Zawarte w nim nauki skierowane są do chrześcijan wszystkich czasów. Podczas czytania pierwszego listu do Koryntian wielokrotnie natrafimy na miejsca, które jednoznacznie wskazują, że nie należy ograniczać apostolskich pouczeń jedynie do jednego miejscowego zgromadzenia i do zaszłości z pierwszego wieku po Chrystusie. Możemy to zobaczyć w pierwszym liście do Koryntian, 4 rozdział, 17 werset, albo w 7 rozdziale, 17 werset, albo w 11 rozdziale, 16 werset, albo 14 rozdziale, 36 i 37 werset, albo 16 rozdział, werset 1. W dalszej części listu apostoł będzie mówił otwarcie o nieporządku w tym zgromadzeniu. Niemniej jednak, zanim wypowie słowa wyraźnego potępienia, ma jedno szczere życzenie, by adresaci mogli najpierw rozradować się i cieszyć błogosławieństwami łaski i pokoju od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Wersety od 4 do 9. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Chociaż z powodu złego stanu moralnego zgromadzenia apostoł zmuszony jest do wielokrotnego karcenia i napominania, uznaje jednakże z wdzięcznością łaskę i wierność Bożą okazane tym wierzącym, którzy, podobnie jak i my wszyscy, otrzymali miłosierdzie Boże w Chrystusie Jezusie.
To właśnie łaska obdarzyła ich duchowym błogosławieństwem w Chrystusie i ofiarowała słowa nauki oraz wszelkie możliwe poznanie. Świadectwo Chrystusa zaistniało pośród nich, utwierdzone przez znajomość prawdy, którą posiadali, nie został im odmówiony jakikolwiek dar łaski i oczekiwali objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ponadto łaska, którą tak obficie zostali obdarowani, miała utwierdzić ich aż do końca, tak aby w dzień powtórnego przyjścia Pana mogli być bez nagany, bez względu na to, jak wiele Paweł nie miałby powodów do korygowania wierzących z Koryntu w ich aktualnym stanie. Niezależnie od tego, jak dalece niewierne mogą być dzieci Boże, apostoł dziękuje za to, że wierny jest Bóg, przez którego wierzący zostali powołani do społeczności Syna Jego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Musimy zważyć na to, że nie chodzi tu o społeczność z Jego Synem, lecz o społeczność Jego Syna. Jest to relacja, w której Chrystus jako Pan jest spoiwem, obejmująca wszystkich, którzy wzywają Jego imienia. Jest to prawdziwa chrześcijańska społeczność, jedyna, jaką uznaje Pismo Święte. Istnieje możliwość, że w chrześcijaństwie zostaną utworzone inne rodzaje wspólnot, których spoiwem będzie utrzymanie pewnych znaczących prawd lub też wykonywanie szczególnych typów służby. Będą miały one jednakże sekciarski charakter. Prawdziwa społeczność, do której zostaliśmy powołani, posiada jako łączące ją wewnętrzne spoiwo Pana, czego najwyższym wyrazem jest wieczerza Pańska, a wiodącą siłą Duch Święty. Uczy o tym pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział od 16 do 17 wersetu oraz drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 14 werset. Pokolenia przemijają, na ich miejsce przychodzą nowe, ale zawsze pozostaje jeden Pan. Efezjan, 4 rozdział, 5 werset. Co więcej, jak wielki nie byłby upadek i pomieszanie wewnątrz świata chrześcijańskiego, jego myśli dotyczące dyscypliny i porządku w miejscowych zgromadzeniach pozostają niezmienne. Jako takie też zostają szczegółowo rozwinięte w dalszej części listu. Należy zwrócić uwagę na to, że apostoł, dziękując Bogu za jego łaskę, nie może jednak wypowiedzieć jakichkolwiek słów aprobaty odnośnie duchowego stanu Koryntian. Podczas gdy z radością sławi wierność Bożą, nie może zwrócić się do nich słowami: wierni bracia. W naszym tłumaczeniu: wierzący bracia. Jak czyni to w listach skierowanych do Efezjan i Kolosan? Nieco później ze smutkiem zauważa, że pomimo całego poznania i faktu posiadania wszelkich duchowych darów łaski, byli na wskroś cieleśni, co powodowało, że nie mógł mówić do nich jak do duchowych. Pokazuje to pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 1 werset. Ciało jest tu w znaczeniu i w dalszym kontekście zmysłowości zakorzenionej w przyrodzonej, upadłej, grzesznej naturze człowieka. Być cielesnym lub postępować cieleśnie, to znaczy działać pod kierownictwem bodźców zmysłowych, wywodzących się z tej natury lub innymi słowy ze starego człowieka. Pojęcie tak rozumianej cielesności odnosi się do dziecka Bożego, które przez nowe narodziny z Boga otrzymało nową, wewnętrzną naturę, o czym uczy nas 8 rozdział, 9 werset. Ciało
może chlubić się z poznania i używać udzielonych darów w celu wywyższenia samego siebie. Jednakże postąpimy dobrze, jeśli zawsze będziemy mieli przed oczami kluczowy fakt, że samo poznanie i posiadanie darów łaski nie mogą zapobiec nieporządkowi i zagwarantować dobrego duchowego stanu tak długo, dopóki ciało nie zostanie całkowicie osądzone. Wersety 10 do 11. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania, albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. Gdy apostoł dał już wyraz uznania wobec wszystkiego, co w tym zgromadzeniu było od Boga, przystąpił do rozprawienia się z panującym tam nieporządkiem, hamującym duchowy rozwój Koryntian. Pierwszym wielkim złem, które zauważa i piętnuje, były wewnętrzne podziały i rozłamy. Wynikły spory wśród was, pisze apostoł w wierszu 11. Powtarzając to drugi raz w rozdziale 11, 18 werset, słyszę bowiem, że powstają między wami podziały. Podejmując ten problem, któremu przypisuje zresztą bardzo poważne znaczenie, powołuje się na imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dopiero przypomniał zborowi w Koryncie, a tym samym także i nam, że zostaliśmy powołani do społeczności z Bożym Synem Jezusem Chrystusem. Powołanie to, z którym wiąże się wiele przywilejów, pociąga za sobą jednocześnie odpowiedzialność, abyśmy w naszej wędrówce pozostali wierni temu najwznioślejszemu rodzajowi wspólnoty, aby móc czerpać radość z tych przywilejów oraz sprostać powierzonej nam odpowiedzialności. Jesteśmy napominani, abyśmy byli całkowicie zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Tak, aby nie dochodziło do rozłamów pośród ludu Bożego. Werset 12. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada: ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. W dalszym toku wywodów apostoł sięga do korzeni, które są przyczyną powstających rozłamów. Każdy z was mówi: ja jestem Pawłowy, ja Apollosowy, ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Z jednej strony Koryntianie wynosili wybrane sługi Pana na piedestał oraz stawiali ich w centrum, obdarzając niezasłużonym i fałszywym kultem. Oto w zalążku biedna, błędna zasada klerykalizmu. Z drugiej zaś strony sami tworzyli pewnego rodzaju kręgi oraz partie wokół tych sług, a tym samym wprowadzali drugą błędną zasadę sekciarstwa, odszczepieństwa. Może tu zrodzić się pytanie, co zatem należy sądzić o tych, którzy odsuwają od siebie wszelkich przywódców oprócz jednego i mówią: ja jestem Chrystusowy. W rzeczywistości są oni jeszcze gorsi niż pozostali, ponieważ próbują uczynić Chrystusa głową partii i lekceważą dane przez Niego dary, to jest sług pańskich. To złudzenie wyższej duchowości, która twierdzi, jakoby potrafiła zrezygnować ze służby innych, jest ono jednocześnie niewłaściwym roszczeniem zawłaszczającym Chrystusa wyłącznie dla siebie. Złoto jest przeciwieństwem prawdy, którą przytacza apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział, 30 werset. Tam ostrzega starszych Efezu przed przywódcami, za sprawą których nadejdą trudności. Tutaj stwierdza, że przyszły przez uczniów. Na tamtym miejscu mówi o wydarzeniach, które będą miały miejsce po jego śmierci. Tutaj o sprawach jemu współczesnych. Pierwsze zło przyczyniło się do następnego. Najpierw chrześcijanie tworzyli różnego rodzaju ugrupowania i partie wokół ustanowionych przez siebie przywódców,
czego nieuchronnym końcem było każdorazowo głoszenie przez nich coraz bardziej przewrotnych nauk. Ta zasada, która była widoczna już wówczas w Koryncie, wpisała się wraz ze swoimi katastrofalnymi skutkami w historię całego chrześcijaństwa. Wierzący zrzeszali się wokół wyróżnionych i faworyzowanych nauczycieli, ci z kolei, dopuściwszy do tego, aby stawiano ich na tak wysokiej i niezasłużonej pozycji, ostatecznie stawali się głosicielami błędnych doktryn i powodowali podziały oraz rozłamy wśród ludu Bożego, pociągając za sobą uczniów, którzy idąc za nimi, zbaczali z drogi prawdy. Wersety od 13 do 16. Czy rozdzielony jest Chrystus, czy Paweł za was został ukrzyżowany, albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, prócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana. Poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Pytanie, czy Chrystus jest rozdzielony, Paweł potępia sekciarstwo. To jest odszczepieństwo. Sekciarstwo, sekta, w czasach powszechnych rozłamów w chrześcijaństwie pojęcia te są dalece zrelatywizowane, w efekcie czego jedno ugrupowanie używa ich chętnie do stawiania w złym świetle innego ugrupowania. Dla nas istotne jest, aby sens tych pojęć uchwycić w ich pierwotnym, wywodzącym się z Nowego Testamentu znaczeniu, jako oznaczających odpowiednio odszczepieństwo i odszczepionych, ale uwaga, nie od religijnego i doktrynalnego kierunku reprezentowanego przez nas lub większość wyznawców chrześcijaństwa na danym miejscu, obszarze, kraju czy kręgu cywilizacyjnym, a wyłącznie od objawionej w Nowym Testamencie, w szczególności w pierwotnej nauce apostolskiej prawdy i związanej z nią duchowej drogi dla wierzących. Porównaj pierwszy list Jana, drugi rozdział, 24 werset. Co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Paweł potępia sekciarstwo, to jest odszczepieństwo. Zostaliśmy powołani do społeczności, której spoiwem jest Chrystus. Niestety jesteśmy skłonni tworzyć inne rodzaje wspólnot, inne więzi, przy czym wszystkim nie jesteśmy jednak rozdzielić Chrystusa. W kolejnym pytaniu Paweł osądza Koryntian za wprowadzenie zasady klerykalizmu. Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Apostoł zdecydowanie odrzucał jakąkolwiek możliwość wywyższenia siebie podczas spotkań ludu Bożego. Jedynym prawdziwym centrum zgromadzenia jest mianowicie ten jedyny, który udowodnił swoje wyłączne prawo do członków Kościoła, dając się za nich ukrzyżować. Niezależnie od tego, jak bardzo Paweł by nie kochał ludu Bożego, nie został jednak za niego ukrzyżowany. Nie chciał więc przywłaszczać sobie bezprawnie pozycji, z której mógłby przyjmować wyrazy hołdu ludu Bożego. One należą jedynie do ukrzyżowanego. Według słów Pawła jego wyłącznym pragnieniem było, podobnie jak każdego prawdziwego sługi Bożego, aby połączyć to zgromadzenie z jednym godnym mężem i postawić przed Chrystusem jako dziewicę czystą i nieskalaną. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 2 werset o tym mówi. Apostoł Paweł nie próbował także uczynić ze swojej osoby centrum zgromadzenia przez chrzczenie w swoim imieniu. Rzeczywiście ochrzcił tylko Kryspa i Gajusa oraz dom Stefana. Później zaprzestał tego, aby żaden z mieszkańców Koryntu nie mógł powiedzieć, że Paweł chrzci w swoim własnym imieniu i próbuje skupić wokół siebie jakąś wybraną grupę. Przez wywyższenie w ten sposób uznanych nauczycieli i przyłączenie się do nich, Koryntianie szukali chwały dla siebie. Wyróżniając nauczycieli,
i wysuwając ich na pierwszoplanową pozycję. Chlubili się raczej ludźmi niż Panem, bardziej darami niż dawcą. Aby przeciwstawić się temu złu i szukaniu własnej chwały, apostoł kładzie szczególny nacisk na dwie ważne prawdy. Po pierwsze, krzyż Chrystusa. To jest właściwy temat pozostałej części pierwszego rozdziału. Po drugie zaś, obecność i działającą moc Ducha Świętego. Wzniosły temat drugiego rozdziału. Odnośnie postępowania Koryntian Paweł będzie musiał jeszcze niejedno skorygować, zanim jednak przystąpi do bezpośredniego napominania, przykłada wiele starań, aby utwierdzić ich w tych ważnych prawdach, tak aby działanie starej cielesnej natury wierzących zostało całkowicie wyeliminowane. Korzeniem wszelkiego zła w zgromadzeniu było folgowanie ciał. Krzyż Chrystusa poddaje cielesne żądze pod sąd. Obecność Ducha Świętego nie toleruje ciała w zgromadzeniu Bożym na ziemi. Powinniśmy naprawdę dobrze pomyśleć o tym, że ilekroć pozwalamy ciału ujawnić się i rozpanoszyć w zgromadzeniu, każdorazowo zaprzeczamy w praktyczny sposób dokonanemu na krzyżu dziełu i ignorujemy obecność Ducha Świętego. Najpierw w wersecie 17 apostoł mówi o krzyżu Chrystusowym, w powiązaniu z tym w wersetach 18 do 25 pojawia się mowa o krzyżu. Następnie w wersetach 26-29 ukazane zostaje powołanie Boże. W końcowych zaś wierszach, wersetach 30-31 wskazane zostaje nasze powołanie. Każda z przedstawionych tutaj prawd koncentruje się na zupełnej eliminacji ciała i prowadzi do końcowego wniosku. Kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. Werset 17. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Krzyż Chrystusa. Apostoł przede wszystkim wskazuje wierzącym krzyż Chrystusowy. Paweł nie został posłany, aby chrzcić, lecz aby zwiastować dobrą nowinę. Zwiastowanie zaś nie odbywało się w mądrości mowy, aby nie umniejszyło to mocy wymowy tego krzyża. Ewangelia nie może być głoszona jedynie za pomocą słów. Musi być przedstawiana także przez krzyż. To jest bardzo ważne, abyśmy zrozumieli tę zasadę. Bóg daje nam się poznać przez swoje dzieła i czyny, a nie tylko przez prezentowanie swojej osoby. Filozofia i teologia próbują scharakteryzować Boga, ale to opisanie Jego wymaga mądrości mowy. Mądrość mowy nie obejdzie się zaś bez ludzkiej nauki, aby dobrać stosowne słowa i dla zrozumienia je wyłożyć. Bóg jest zbyt wielki, aby można było Go zdefiniować za pomocą słów, a my jesteśmy zbyt ograniczeni, aby móc pojąć choćby same opisy Jego istoty. Z tego też powodu Bóg obrał inną drogę, rzeczywiście jedynie możliwą, aby dać się poznać i obwieścić istotę Ewangelii. Objawił się jako osoba oraz przez swoje czyny. W osobie Chrystusa Bóg został objawiony w ciele. Dał się poznać również przez wszystkie swoje czyny dokonane wśród ludzi. I właśnie owe czyny, akty łaski świadczące o miłości i świętości Boga znajdują w krzyżu Chrystusa swój najwznioślejszy wyraz. Krzyż jest największym wyrazem miłości Bożej wobec grzesznika, świadectwem jego nienawiści do grzechu oraz całkowitego odrzucenia człowieka, jakim jest w swojej przyrodzonej, skażonej grzechem naturze. Apostoł rezygnuje ze zwiastowania Ewangelii poprzez wzniosłe opisy.
ponieważ byłyby one związane z mądrością mowy. Zamiast tego głosi przed Koryntianami krzyż Chrystusowy, przez co odmawia człowiekowi wielkości i przyznawanego mu przez Koryntian tak ważnego stanowiska. Wersety od 18 do 25. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, w niej wecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Mowa o krzyżu. Filozofowie dają pierwszeństwo swoim uczonym wykładom i akcentują na pozór mądre rozprawy. Z tego też powodu mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy idą na zatracenie. Mądrzy tego wieku nie widzą chwały i wspaniałości osoby, która poszła na krzyż. Nie widzą także miłości Bożej, która go oddała na cierpienia. Nie widzą także jego świętości, która wymagała takiej ofiary, ani też całkowitego zepsucia rodzaju ludzkiego, które w szczególny sposób zostały uwidocznione na krzyżu. Wszystko, co potrafią zobaczyć, to przybitego do krzyża człowieka wiszącego między dwoma złoczyńcami. Dlatego też zwiastowanie zbawienia wydaje im się być skończoną głupotą. Jednak każdy, kto podziela takie myślenie, należy do tych, którzy giną. Zaś dla tych, którzy dostępują zbawienia, krzyż jest mocą ku zbawieniu, ponieważ przez niego Bóg może wyratować w sprawiedliwy sposób nawet najgorszego i najpodlejszego grzesznika. Przez krzyż zostaje obnażona i udaremniona mądrość tego świata. Ludzie mieli wystarczająco dużo czasu, aby rozwijać swoją mądrość. Wynik usilnych starań jest mizerny. Cała mądrość filozofów okazała się głupotą, ponieważ pozostawiła ludzi w stanie całkowitej nieznajomości Boga. Końcowy efekt ludzkiej mądrości streszcza się w słowach: przez mądrość świat nie poznał Boga. Jeszcze raz zwróćmy uwagę na te znamienne słowa. To nie było tak, że świat przez swoją niewiedzę i głupotę nie poznał Boga. Nie, on nie poznał Go właśnie przez swoją mądrość. Zatem ostatecznym rezultatem wszelkiej mądrości wszechczasów, wszystkich zjednoczonych wysiłków najbystrzejszych i najwybitniejszych uczonych tego świata jest pozostawienie człowieka w beznadziejnym stanie braku jakiejkolwiek znajomości Boga i nieświadomości swego własnego zagubienia. Skoro zatem została dowiedziona zawodność ludzkiej mądrości, jak to oto upodobało się Bogu przez głupie zwiastowanie zbawić tych, którzy uwierzą. Ale sposób, jaki Bóg obrał, aby objawić się ludziom i móc im błogosławić, wywołuje zgorszenie zarówno pośród Żydów, jak i wśród pogan. Żydzi chcą zobaczyć znaki, tajemnicze i cudowne świadectwa ingerencji Bożej, które skierowane są do zmysłów. Narody chcą logicznych argumentów, zwracających się do rozumu. Bóg zaś przez ukrzyżowanego Chrystusa zwraca się do serc i sumień. To jednakże jest dla Żydów zgorszeniem, a dla pogan głupstwem. O tym mówi werset 23. Żydzi oczekiwali Mesjasza, który panowałby nad nimi.
Wznowiłby królestwo, obaliłby i upokorzył ich wrogów, a Izrael ustanowił głową nad narodami. W ich wyobrażeniu Chrystus miał panować na tronie. Chrystus na krzyżu był dla nich obrazą, ponieważ zupełnie nie zdawali sobie sprawy ze swoich potrzeb jako grzesznicy. Nie widzieli w krzyżu najmniejszego sensu. Więcej, w swojej niewierze zabrnęli tak daleko, że krzyż stał się dla nich zgorszeniem. Z punktu widzenia pogan zupełną głupotą była próba przekonania ich, że w ukrzyżowanym należałoby szukać zbawienia, że zmarły miałby być źródłem życia. Ukrzyżowanie traktowali jako przejaw słabości. Poganie oczekiwali racjonalnych przesłanek i argumentów, nowych idei i filozoficznych tez. Niemniej jednak dla powołanych, czy to Żydów, czy to z Żydów, czy z pogan, Chrystus stał się mocą Bożą i mądrością Bożą. Znajdują w Nim moc Bożą ku zbawieniu oraz głęboką mądrość Bożą w wypełnieniu Jego wszystkich zamysłów. Dla rozumu ludzkiego mowa o krzyżu jest głupstwem Bożym, a sam krzyż jest słabością Bożą. Apostoł Paweł w dalszych wierszach tego rozdziału udowodni, że głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Wersety 26-29. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgarcone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Powołanie Boże. Przedstawiając krzyż jako centrum chrześcijańskiego poselstwa, Paweł poddał krytyce religijnej Żydów oraz racjonalizm, nadmierny intelektualizm Greków. Teraz przystępuje do drugiego uderzenia w kierunku pychy i wyniosłości ciała. Czyni to przedstawiając powołanie Boże. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Bóg wybrał to, co głupie, co słabe, co niskiego rodu, co wzgardzone, aby zawstydzić to, co mądre i unicestwić to, co jest czymś. Dlatego mogło dojść do takich sytuacji, że ślepy żebrak wprawił w zdumienie mądrych faryzeuszy, jak czytamy w Ewangelii Jana w 9 rozdziale. I że mowa prostego rybaka tak poruszyła światłych przywódców Izraela, że musieli bezradnie zawołać: co mamy czynić? Dzieje apostolskie, 2 rozdział, od 14 do 37 wersetu. Bóg używa zatem tego, co jest niczym, aby unicestwić to, co jest czymś. W czasach apostoła czymś były judaizm i filozofia, przez które ludzie próbowali wywyższać samych siebie, a Bóg użył prostych ludzi, aby zniweczyć te wartości. W Bożej obecności nie ma miejsca na pychę człowieka. Ciało zawsze dąży do tego, aby się czymś chlubić, czy to urodzeniem, czy to bogactwem, czy też inteligencją. Niemniej ani niewierzący, ani też wierzący nie może się nimi chlubić w obecności Bożej. Możemy próbować stawiać siebie samych na pierwszym planie, szczycić się pochodzeniem, majątkiem, mądrością, czy też zdolnościami, lecz w obecności Chrystusa żadna z tych rzeczy nie ma najmniejszej wartości. Przed Nim nawet nie odważamy się o nich wspomnieć,
chyba że potępiamy samych siebie za to, że uprzednio mieliśmy czelność się nimi chlubić. Jeśli się chełpimy tymi cielesnymi rzeczami, udowadniamy, jak mało przebywamy w Jego obecności i bliskiej społeczności z Nim. Wersety od 30 do 31. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Pozycja wierzących w Chrystusie. Apostoł zadaje ostateczny cios pysznej i upadłej ludzkiej naturze przez przedstawienie pochodzenia i pozycji wierzących w Chrystusie. Wierzący jest z Boga, o ileż ważniejsze jest, aby być z Boga, niż należeć do grupy wysoce urodzonych, możnych, mądrych lub bogatych. Lecz to nie wszystko. My jesteśmy z Boga, w Chrystusie Jezusie. Mamy zatem nie tylko pochodzenie z Boga, lecz zostaliśmy również postawieni na zupełnie nowej pozycji w oczach Bożych. Nie jesteśmy już przed Bogiem na pozycji grzesznego Adama, oddzielonego od Niego i poddanego sądowi, lecz jesteśmy w Chrystusie, to jest w chwalebnym upodobaniu, jakim darzy Go Bóg. Ale i to jeszcze nie wszystko. Sami z siebie możemy mieć niewiele mądrości. Jednakże Chrystus stał się dla nas mądrością od Boga. Aby otrzymać mądrość, nie potrzebujemy wcale zwracać się do mądrych ludzi, filozofii lub do naszej własnej urojonej mądrości, ponieważ mamy Chrystusa. Posiadając Go, bez problemu rozpoznajemy to, o czym nie jest w stanie pouczyć nas cała mądrość tego świata. Chrystus na krzyżu otworzył nam oczy na nasz zgubiony stan i przedstawił nam Boga w Jego miłości. Chrystus w chwale przedstawia nam wszystkie zamysły Boga. W Chrystusie widzimy mądrość Boga, w której wyszedł nam naprzeciw w naszym zgubionym stanie i w której wypełnił swoje zamysły. Chrystus stał się dla nas również sprawiedliwością. Nasza własna sprawiedliwość nie ma przed Bogiem żadnej wartości. Sprawiedliwość Boża objawia się w tym, że Bóg usprawiedliwia nas na podstawie śmierci Chrystusa, zgodnie ze swymi własnymi doskonałymi wymaganiami. Aby zrozumieć istotę Bożej sprawiedliwości i łaski, nie musimy patrzeć na otaczających nas ludzi czy na nas samych, lecz na Chrystusa. Przez Chrystusa w chwale zostaje nam przedstawiona sprawiedliwość Boża. Chrystus stał się dla nas również świętością. On jest miarą i wzorem i wzorcem świętości oraz siłą do uświęcenia. Ostatecznie Chrystus stał się także naszym odkupieniem, całkowitym uwolnieniem od skutków grzechu w naszych ciałach. Na co jeszcze czekamy? Odkupienie to przedstawione jest nam zmartwychwstałym, wywyższonym Chrystusie. Już dzisiaj posiadamy je w Nim i czekamy, aż zostanie On objawione w całej pełni, także i w nas. Możemy o tym przeczytać w Rzymian 8 rozdział, 23 werset. Filipian 3 rozdział, 20 werset. Posiadając zatem wszystko tylko w Chrystusie, a nic w jakimkolwiek człowieku, dochodzimy do wniosku, kto się chlubi, niech w Panu się chlubi. Krzyż, mowa o krzyżu, powołanie Boże i nasze stanowisko w Chrystusie przed Bogiem całkowicie usuwają albo eliminują dumne ciało.